Państwa bardzo serdecznie w najstarszej księgarni w Krakowie, w najstarszej księgarni w Europie, liczącej sobie 404 lata. Mamy dzisiaj wieczór wyjątkowy, ponieważ naszymi gośćmi są pani Ewa Lipska, 405 lat, oraz Ewa Elżbieta Nowakowska jako uczeń. Przesada. Dzisiejszy wieczór bowiem jest właśnie z cyklu Mistrz i Uczeń. Uczeń. Ewa Elżbieta Nowakowska. Ewoniu, jesteś przede wszystkim poetką, ale także prozaiczką, także tłumaczką. Można sobie powiedzieć, że wydała kilka tomików wierszy, także prozę, no mnóstwo oczywiście rzeczy tłumaczy. Ukończyła filologię angielską na UJ-cie, także znakomita nasza dzisiejsza uczennica. No i posłuchamy, co mówisz o swojej twórczości. Zadam parę pytań w Państwa imieniu. Piszesz poezję, prozę, eseje, tłumaczysz. Które z tych wcieleń są Ci najbliższe? Myślę, że kolejność, w której zostało to wymienione, jest właściwa. Czy mnie słychać? Tak. Ponieważ poezja chyba jest tym najbardziej pierwotnym, podstawowym żywiołem. Zdanie, mianowicie ta relacja mistrz-uczeń. To tak nie było i tak nie jest między nami. Zawsze miałyśmy ze sobą kontakty partnerskie i wzajemnie korzystałyśmy z tych spotkań. I mogę powiedzieć, że jeżeli uczyłyśmy się, to uczyłyśmy się wzajemnie od siebie. Nie będę przypominać tutaj dorobku naszego mistrza. Jest ogromny, mnóstwo tomików na wykład. Ale taki wieczór jest dzisiaj mistrz i uczeń, już nie ma rady dzisiaj. Więc może mistrzyni będzie łatwiej, tak? Przyjąć. Nie, ja nie, to jest ten gender. W każdym razie nasz wspaniały gość dzisiejszy ma tak wielki dorobek. Nie będziemy o tym wszystkim przypominać, bo nam czasu zabrakło. Z całą pewnością mogę tylko powiedzieć, że pani Ewa ukończyła Akademię Sztuk Pięknych, o czym też będziemy wspominać, ale może zacznijmy od pytań w takim razie. Panie Ewo, w pani wierszach dominuje abstrakcja. Uważa pani życie za coś irracjonalnego? Ja uważam, że nie, dominuje abstrakcja. Ale ja nie jestem krytykiem i nie oceniam swoich wierszy, to państwo ocenicie, ale ja uważam, że one nie są abstrakcyjne. W takim razie, jaki jest pani stosunek do absurdu? Absurdalny. Ewo, jak doszło do tego spotkania z Ewą Lipską? Spotkania poprzez teksty już zaczęły się oczywiście w szkole i jedna z moich koleżanek w liceum poszła na studia na filologię polską tylko ze względu na poezję w liceum. Specjalnie, tak. I co się z nią stało? Straciłyśmy kontakt. Myślę, że przepadła w wirze poezji, ale to jest absolutnie prawdziwa historia. Zafascynowała mnie również, oczywiście jako osoba, właśnie tym ciepłem i dla mnie to była zawsze postać, no, już taka pomnikowa, prawda? Kultowa. Czy pani się coś nauczyła tej młodszej adeptki? Zawsze wymiana myśli człowieka uczy, prowokuje do myślenia i jest takim świetnym bodźcem. Szal. Z jaką obłąkaną radością tłumaczę fragment o wszystkim i niczym. O wyzbyciu się wszystkiego i łasce nieposiadania. Z jakim uniesieniem przekazuję obce słowa o niemal nagim hinduskim mędrcu, który żebrał na drodze, a królował. O Sołżenicynie wpatrzonym w potworne piękno gułagu. O wyrzucaniu rupieć ze strychu. Na mojej półce zdjęcia ojca, dziadków, słonik z bursztynu, ocalony z pożogi, srebrna róża, figurka z brązu, egipska moneta, kasztan, podniesiony przez niego na dłoniach, niekompletna muszla, znaleziona na skwerze za granicą. Skąd więc to uniesienie, jasny akord? Skąd to nieposiadanie wśród posiadania? Gładka powierzchnia, narzucana jak szal, na wzorzyste wyobrażenia i wspomnienia. Klamka.
W Mosiądzu Słońca wygląda jak młoda Greta Garbo. Ma w sobie rozkład jazdy naszych rąk. Poufna przymyka szepty gabinetów. Podczas rodzinnych zamieszek zaczaskuje głosy. Czasem zapada jak głuche milczenie. Pogardza zardzewiałą kłódką, powiernicą naszych grzesznych myśli. Na jej widok wypluwa klucz. Bardzo dziękuję Państwu za przybycie. Dziękuję naszym wspaniałym gościom. Bardzo sympatyczne. To dla Pani wpisuje? A jak Pani ma na Całe życie można też pisać. To nie jest, ja uważam, że to jest wszystko ten. No to jest ciekawa. Kiedyś może Pani powtarzać. Mam nadzieję, że się uda. Tak. To dla Pani? Jak Pani? Profesor Krupnicki łączy pozdrowienia. A, to proszę go serdecznie pozdrowić. Dzisiaj właśnie wspominałam, że się udało spotkanie z Panią Ewą, to powiedziałam, że bawiliście się wspólnie gdzieś tam. Na podwórku, tak. Nawet nie laliśmy się specjalnie. Jak się Pani zbierze trochę ten, to proszę się odezwać. O, tu ja jestem. No, której nie miałam. Ale Boże, ja czułam, że to jest chyba dusza taka właśnie z Olicha. Jona, tak, ja może. No, ja nie wiedziałam, ale... Ja później dopiero tak skojarzyłam rzeczywiście, że tak. Prawda? Tak, to znaczy ja tak pani właśnie po tych buziaczkach.